satora! Czego stoi satora? Posłuchaj, Karol. Zrobić wielki szpal jest trudno, ale móc go zrobić i nie zrobić, to jest wielka sztuka. Dobrze, dobrze, dobrze. Tadek, ja wiem, że ty jesteś podły, ale ja naprawdę chcę ci zrobić przyjemność i pożyczyć od ciebie nie 10, tylko 20 tysięcy. To i tak jest niedużo, żebym zapomniał, że jesteś Judaszem, Tadek. Przecież oni są od siebie uzależnieni. Jak Karol nie dostanie codziennej dawki Tadka, a Tadek nie dostanie codziennej dawki Karola, to oni na następny dzień jakiś głupot są w stanie na wyprawiać. Nie pamiętasz, co było ostatnio? Nie, Tadziu, nie, nie, nie. Uwierz mi, to z głodu. On jest w trakcie swojej najdłuższej głodówki w całym życiu. Biedaczek nic nie jadł od śniadania. A, wiadro pysk z mięskiem na obiadek dla naszego kochanego hipopotama. Piłka nożna polega na tym, że my bijemy ludzi z łodzi, natomiast ludzie z łodzi biją nas. Dzięki doradom panów nasze domowe finanse, oględnie mówiąc, zostały bardzo uporządkowane. A ja przekonałem się przy okazji, że Pamela umie nie tylko wydawać pieniądze, ale także znakomicie inwestować. No pan pewnie myśli, że ja jestem głupia, co? Ale nie, nie, nie. Ja byłam w biurze. I sekretarka powiedziała mi, że Połuszek pojechał zapobiec jakiejś katastrofie. No i pan Poltek powiedział mi, że największa katastrofa na zakładzie to bez wątpienia Karol Krawczyk. Pani pozwoli, że się przedstawię. Moja godność Zdobysław Kawałek. Super sierżant. Król wszystkich sierżantów elitarnych jednostek desantowych. Bardzo niebezpiecznie, przydałaby się jakaś pośrednia forma życia, prawda? Coś pomiędzy gryzoniem a człowiekiem. W tej trudnej dla nauki sytuacji od razu pomyślałem o panach. Czy zgodzilibyście się panowie wziąć udział w moim eksperymencie?